Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy telewidzowie, dzień 1 listopada to uroczystość wszystkich świętych. Jako ludzie wierzący podążamy do nieba. Mamy tę świadomość, że nastąpi taki moment, iż skończy się to nasze pielgrzymowanie po tym ziemskim padole. Kiedy? Nikt z nas nie wie, kiedy wysłanniczka Pana Boga, Pani Śmierć, zapuka do drzwi naszego życia i zaprosi nas do tego, aby zdać relację przed Panem Bogiem z tego, co tutaj dokonaliśmy na tym świecie. Co było tym czasem spędzonym tutaj wśród ludzi. Pan Bóg zapyta nas, na ile ten czas był wypełniony miłością do Niego i do drugiego człowieka. A uroczystość wszystkich świętych to ten moment, kiedy wspominamy wszystkich naszych bliskich, którzy, jak ufamy, do tego nieba się już dostali. Wspominamy tych wszystkich, których Pan Bóg do tego nieba już zaprosił. Kiedy dzisiaj będziemy stawali nad grobami naszych bliskich, pamiętajmy, moi drodzy, o tym, aby ofiarować im nie tylko kwiat, nie tylko zapalony znicz, ale żeby mieć także świadomość o tym, że ważna dla nich jest modlitwa, ważna jest komunia święta. Na moich kolanach skarb rodzinny. Po Piśmie Świętym to chyba najważniejsza książka, która jest moim wianem. Chleb żywota. Książka, która została wydana w 1913 roku. Mimo że ten język tutaj w tej książce jest bardzo trudny, lubię do niej sięgać, bo na tych kartach przypomina mi ona o ważności Eucharystii. I kiedy dobiega końca ta książka, przypomina o tym, że ważna jest komunia święta w tym, co jest drogą do wieczności. Ludzie, którzy chcą być święci, mają się karmić pokarmem niebios. Tym pokarmem jest właśnie Bóg ukryty w Najświętszym Sakramencie. Trzeba nam się bać tych, którzy w nas potrafią zabić ducha. Nie tych, którzy potrafią zabić ciało. Ale kiedy będziemy mieli tego Bożego Ducha w sobie, to nasze odchodzenie z tego ziemskiego padołu będzie spokojniejsze. Chciałbym wam, moi drodzy, przedstawić pewną fotografię właśnie z tej książki o odchodzeniu człowieka do wieczności. My nie mamy się bać tego odchodzenia, bo jeżeli odchodzimy z Bogiem w sercu, to jest to odchodzenie do Królestwa Niebieskiego, a nie ku wiecznemu potępieniu. I właśnie uroczystość wszystkich świętych mówi nam: cieszcie się z tymi, którzy już są w niebie. Obyśmy w tej drodze wytrwali, a dzisiaj, kiedy będziemy odwiedzać cmentarze, obyśmy w modlitwie pamiętali o tych, którzy w czyśćcu potrzebują naszego modlitewnego wsparcia. Drodzy telewidzowie, wszystkiego dobrego w uroczystość wszystkich świętych. Szczęść Boże.